16 stopni ciepła. Witam z trasy. Zobaczymy, co słychać w plenerze. Jak na razie naprawdę jest wiosna. A nawet bym powiedział, że i latem nie zawsze jest 16 stopni ciepła. Początek marca, dokładnie imieniny miesiąca, czyli trzeci dzień marca. Ludzi naprawdę na deptakach. Zatrzęsienie rowerzystów, deskorolkarzy i pieszych. Jesteśmy u słynnego grzybiarza, kolegi Romka. Tydzień na działce, dzisiaj mam weekend. Będziemy przycinać tą czereśnię. Buda cieknie, jabłonka też jest. Tu mamy grządki, jeszcze nic nie robione, proszę zobaczyć. Ale ziemia aż prosi się, żeby już ją ruszyć i żeby coś zasiać. Jeden tunel foliowy, nic nie rośnie. W drugim też, a już powinny nowalijki rosnąć. A tu proszę, patykiem zamknięte. Nic tam nie ma, susza. Czemu nic nie posadzone jest? To powinny być. Rzodkiewki, sałata. Proszę bardzo, jaki ładny domek na drzewie dla dzieci. Same atrakcje. To jest działka. Jak te działki się nazywają? Turystyczne? Nie. Rekreacyjno? Miejskie? Nie, oni jakoś się nazywają te działki. Ogrody działkowe. Ale nie, rekreacyjno. Warzywne, ogrodnicze, sadownicze. Kiedyś był taki, pamiętam, program Tydzień na działce. To oni zawsze mówili, co jak zrobić i kiedy. Jaki nawóz, jakie co. Tu mamy piękną altanę z termometrem. No, jeszcze trochę bałaganu z tamtego roku, to się posprząta. To jest zrobione z wagonu kolejowego, bo tu kiedyś jakiś kolejarz był. I ona chyba nawet na szynach kolejowych stoi, ta buda, altana. No i pierwsze kwiaty na działce, proszę bardzo, wszędzie śnieżyczki rosną. Tutaj taka metoda, żeby nie było kretów, to pod całym warzywniakiem jest wybrana ziemia, ta próchnicza, włożona jest taka siatka, ona jest, to jest druciana? Nie, to jest plastikowa siatka i ponoć już krety wtedy z ziemi nie wyjdą i jest spokój z kretami. Chyba że przegryzą tą siatkę, ale czy to się zdarzy, to raczej nie, chociaż delikatna ta siatka. Na takiej działce jest woda, ale woda będzie gdzieś koło maja. I woda jest bezpłatna na działce, jako ciekawostka, że można podlewać największe susze, ile się chce. Na działce też jest prąd, zaraz zobaczymy. Jest licznik na prąd. No piękna działka, naprawdę duża działka. Ogródki działkowe, to są pracownicze ogrody działkowe. Ci, co w mieście mieszkają, mają chociaż odrobinę wioski. Tu mamy kolejną siatkę, pokazane, że ta siatka, no, nożyczkami się da przeciąć, ale krety ponoć tego nie dadzą rady przycisnąć. A co, szukasz, gdzie jest metalowy część? Nie, no ale ona, jej nie mogłem nożem przeciąć. No może ona trochę podmurszała. Nie. Ale tutaj pod drzewem jakaś grządka rośnie, coś tutaj? Co rośnie? Pod drzewem grządka? No miałem marchew. Marchew było. I na jakiej głębokości jest ta siatka? I cukinie. A głębiej jak szpadel? Głębiej jak szpadel, no. Pół metra. Tu to mi strasznie ryły. A teraz na trawniku ryją? W zeszłym roku było bardziej poryte, w tym roku to tylko dwie kubki. Aha, się wyprowadziły stąd. Była jedna morwa i tam druga morwa. Co, wycięta jest? Chcę to wyciąć, bo nie ma z tego owoców, a zakrzaczona była cała buda. No to nie. A to są chyba jakieś porzeczki czy agres? To jest porzeczko Agrest. Aha, ni to, ni to. No tak właśnie patrzę, ale ładnie pączki już ma. No tu jest, tak widzę, mikroklimat, dosyć ciepło jest, fajnie tutaj jest. Nie, tutaj cały dzień słońce prawie. Kończy się droga dla rowerów, ale to tylko tak się wydaje. Mamy przejazd drogi dla rowerów na drugą stronę ulic. I znowu kontynuujemy jazdę szlakiem rowerowym, międzynarodowym R10. Przepiękny szlak, jak widać, droga asfaltowa, piękna droga, przepięknie się tędy jeździ.
Ja lubię tędy jeździć. Wyasfaltowane jest naprawdę bardzo dużo kilometrów, chyba no 15 kilometrów w ten sposób. Tutaj mamy pięknie przedstawioną właśnie sytuację R10, czyli znajduje się w okolicach Wód Bałtyku, bo ten szlak chyba wokół Bałtyku jakoś biegnie. Piękna pogoda, można jechać, się cieszyć tym słońcem, tym pierwszym słońcem takim prawdziwym dzisiaj, można powiedzieć, tego roku, którego tak było jak na lekarstwo w miesiącach styczniu i w lutym, czyli może być bardzo słoneczne lato i wiosna. Jedni się cieszą i sieją owiec już w styczniu, a drudzy w marcu czekają, aż ta wielka woda ustąpi z zeszłorocznego, jak widać, kartofliska. Jeszcze są ślady po tym, jak kombajn kopał tu ziemniaki i niestety woda, myślę, że jak tylko się wykopki skończyły, tak przyszła i stoi tu nieustannie. A kiedy ona odejdzie? Myślę, że do maja może odejdzie. Jak na razie pole nieruszane, bo bagniste. Co zrobić? Nie wszyscy cieszą się, że tym, że przyszła pogoda taka, że można siać, bo nie wszyscy zasiać mogą, zależy gdzie mają pola. Tutaj wszędzie w kolejnach stoi woda i myślę, że jakby tu wjechał sprzęt, zaczął to uprawiać, to by się zrobiła jedna wielka pulpa. O sianiu nie ma mowy. Jak siać w taką wodę? Nie da rady, żaden siewnik tutaj nic nie posieje. Wszędzie stoi woda, przepięknie zalane pole, można by było powiedzieć, przygotowane pod uprawę ryżową bardziej. A tutaj przykład, no, biednych kur, można powiedzieć, bo jest tych kur tutaj tak dużo, jak widać, wykopały wielkie dziury, siedzą w tej ziemi, a nie mają nawet kawałka zielonej trawki. Szkoda mi tego ptactwa. Proszę zobaczyć, jak ono tutaj do mnie przyszło. Zawsze jak tędy przejeżdżałem, miałem dla nich troszeczkę trawy, ale z racji tego, że jest przedwiośnie, to ja nie wiem, czy tu bym urwał. Może z trawnika urwę. Zobaczymy, czy te kury będą chętne na tą trawę. Bo widzę, że tak na mnie patrzą, naprawdę aż mi szkoda tego ptactwa. Szkoda mi tego ptactwa. Tutaj takie łąki, zamiast tutaj te puścić kury, to się gnieżdżą tutaj w takiej ciasnocie. Tu jest jakaś kępa trawy. Zobaczymy, czy one faktycznie tęsknią za zieloną trawką. Bo one, widzę, czekają. One czekają, one się czegoś chcą, proszą o coś. Zaraz zobaczymy, czy faktycznie to chodzi o trawę. Uwaga. Uwaga. Proszę zobaczyć, jakie są spragnione witamin. Jedna na drugą włazi. Tylko urwałem im troszeczkę trawy. Ja czułem, że one potrzebują tej trawy. Jak się cieszą, jak śpiewają, ale to za mało. Dla wszystkich nie starczy. Niestety. Tyle kur powinno mieć przynajmniej 10 arów wybieg. A nie tak jak tutaj mają taki kopelek. Ja wiem, ile on tu ma. 6x6. No więcej nie ma. No przykro mi. Może wam gospodarz kiedyś trawy da więcej. Trzymajcie się, kokoszki. Ten rzepak jest normalnie zadowolony, że te słońce świeci. On się tak pchnie do góry niesamowicie szybko. Coś wspaniałego. Jak on pięknie rośnie. Żeby zimą był taki piękny rzepak, rzadko się zdarza. Zazwyczaj jest przyklepnięty gdzieś tam, prawie go nie widać. A tu pięknie zazielenione pole rzepakowe. Jak on niedługo wystrzeli, to w kwietniu będziemy mieli już żółte. Ozimina. Piękne pole oziminy. Takie duże, bezkresne. Kilkaset hektarów. Niesamowite. Przepiękne zboże. Bezkresne pomorskie pola. Naprawdę tutaj
za czasów, pamiętam, Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Królowały wszędzie bizony, bizony rekordy, bizony super. Pamiętam te żniwa, pamiętam te maszyny. No, tak jakby słońce wtedy jakoś inaczej świeciło. Takie się miało tylko wrażenie, wspomnienia z dzieciństwa. Ale dzisiaj te pola nadal są jeszcze uprawiane. Jeszcze tutaj nie wkroczyły za budynki jakieś osiedla mieszkaniowe. Nie powstały, mimo że jestem tak bardzo blisko miasta swego czasu wojewódzkiego, aktualnie powiatowego. Przepiękne słońce. Przepiękne. 15 stopni ciepła. Właśnie pokazuję, jaka jest temperatura aktualna. Jest wyjątkowo, wyjątkowo pięknie. Jak na początek marca, to bardziej przypomina nam początek maja niż początek marca. Na majówkę, ten długi weekend majowy, pierwszy, drugi, trzeci, nieraz sięga aż po dziewiąty, zależy jak tam się dni poukładają w tygodniu, bo wtedy mamy te święta. Konstytucja, Dzień Flagi, później mamy kolejne święto. Święto pracy jest. Ja pamiętam tą drogą kiedyś takiego pięknego wakacyjnego dnia. Koło mojego domu śmignęły z pobliskiego kółka rolniczego o poranku dwa bizony. Ja szybko na rower i za nimi. No, może wtedy miałem lat 12, może 11. Nie byłem zbytnio jeszcze wtedy przystosowany do prędkości takich, jakimi jeżdżę dzisiaj, bo i rower nie był najlepszy, ale jakoś te bizony dogoniłem i pamiętam, tą drogą jechały. Ja za nimi, ale niestety później wjechały na jakieś pole, jechały na przełaj. Do dziś nie mogę sobie uzmysłowić, ani wyobrazić, ani nawet dojść do wniosku jakiegoś, gdzie one mogły jechać, gdzie pojechały kosić, bo tutaj raz, że jest inna gmina, dwa, że tu w okolicy są też przecież inne placówki z bizonami, a ktoś zamówił kombajny z zupełnie innej gminy, z zupełnie innego kółka. Nie wiem, do dziś mnie to ciekawi, gdzie one pojechały wtedy kosić. To chyba był bordowy kombajn na 100%, a ten pierwszy był czerwony, z headerami zapiętymi oczywiście jechały. No piękne klimaty, to były piękne chwile właśnie, takie podążanie za tymi kombajnami. Tych kombajnów w kółku mieliśmy swego czasu tutaj w mojej wiosce 6 sztuk. No i moim takim codziennym prawie że obowiązkiem było odszukanie tych 6 kombajnów na tych polach, a było gdzie ich szukać i sobie zdać relację w domu, gdzie który kombajn danego dnia kosi. Takie było, to bym powiedział, nawet dosyć pasjonujące zajęcie, zweryfikować i sprawdzić, gdzie maszyny żniwne się rozjechały danego dnia. Nie wiem, czy to słychać, ale skowronki śpiewają. Naprawdę wiosnę już zapowiadają, te ciepło im sprzyja, ta aura. Cały dzień słyszę gdzieś tam w przestworzach. Nie wiem, czy one ze mną lecą, czy po prostu ich jest tak dużo, że wszędzie śpiewają. Się zawsze zastanawiam, jak to jest. Że jak się coś gdzieś się człowiek pojawi na polu, to słyszę skowronki. Przemieszczę się nieraz gdzieś i znowu je słyszę. Pojawiło się sporo młodzieży, sporo par w plenerze. No miło się zaczyna robić. Trochę ludzie się pojawiają już, bo ciepło jest. Te kałuże giną, bardzo szybko giną. Schną. Myślę, że taka pogoda, jeżeli by się utrzymała przez tydzień, to by się zrobiło sucho na drogach i sucho w polu. Znaczy sucho, by było na tyle sucho, że można by było przejść przez te pole jakąś maszyną.
większą lub mniejszą w tych kawałkach pól, gdzie są jakieś zastoje wody. Przecinam krajową szóstkę. Dobrze, że jest przejście. No i u Tomasza żyto odsłonięte. Uciekła woda, ale razem ze zbożem. Wymokło. Tam dalej się zieleni, ale tutaj niestety na tych kilku arach nic nie będzie. Będziemy obserwować, jak to będzie rosło, ale tu można było coś może dosiać. Może słonecznika nasieje.